Siema wszystkim w sobotnim odcinku. Dzisiaj witam się z wami ja oraz Alpinka, bo ona tak strasznie chciała się przywitać z widzami, bo powiedziała, że dawno jej nie widzieliście, więc mówię, dobra, przywitaj się. A dzisiaj, kochani, ja tutaj mam terrarium, które już jest ukończone. My będziemy je tworzyć dopiero na dzisiejszym odcinku, a co lepsze, zobaczymy nową skolopendrę. No ja się jaram totalnie, słuchajcie, bo wyszło to naprawdę fantastycznie, a dodatkowo skolopendra jest wielka, a będzie jeszcze większa. Także jeśli chodzi o wstęp, to jest tyle, jednak ja bym chciał was tylko poprosić o zostawienie łapeczki w górę, no i kliknięcie suba, no bo was to nic nie kosztuje, a mi to strasznie bardzo pomoże. No dobra, w takim razie ja kończę to gadanie i zabieram się do roboty. Tak? Chrum. Po prostu chrum. Oj, Alpi, twoje życie to chrum. No i słuchajcie, nasze bydle siedzi tutaj i ja coś czuję, słuchajcie, że ona chce jeść, bo jest nad wyraz aktywna i wydaje mi się, że po prostu szuka jedzenia. Jeśli chodzi o wielkość nowej skolopendry, no to słuchajcie, prezentuje się tak. Zaraz zobaczycie, jak ona jest piękna. Przede wszystkim również porównamy sobie tą skolopendrę subspinipes z moją skolopendrą subspinipes pochodzącą z Tajlandii. Na temat tego konkretnego osobnika nie wiemy za dużo, no bo tak, ja ją wyhaczyłem na giełdzie w Ostrawie i słuchajcie, fart jak nie wiem, bo dałem za nią 80 zł, więc no naprawdę, za tak potężną skolopendrę subspinipes 8 dych dać, to jest śmiech na sali. No tylko, że z racji, iż jest ona z Ostrawy i nie była podpisana, to nie wiemy, słuchajcie, jaki to jest podgatunek subspinipesa i co gorsza, niestety nie wiemy, skąd konkretnie ten subspinipes pochodzi. Wiadomo, że taka wiedza, skąd pochodzi dany zwierzak, to jest bardziej po prostu dla osoby, która trzyma tego zwierzaka, żeby wiedziała, no bo fajnie wiedzieć, no ale niestety w przypadku tego gagatka, no nigdy się nie dowiemy tak naprawdę, skąd on pochodzi. Także wiemy tylko, że jest subspinipesem, wiemy też, że ma naprawdę mega fajne pomarańczowe odnóża, kiedy cała reszta ciała jest czarna. Także już zaraz ją porównamy z moją skolopendrą z Tajlandii, która no, jest dużo większa od tej, no ale ta też jest ogromna, słuchajcie. Długość broplasta, to ile ona będzie miała? No to z 18 cm chyba ma broplast, tak mi się wydaje. Więc subcio, w takim razie teraz na razie ja ją tutaj odłożę. Zaraz będą kadry, będzie karmienie i tak dalej. No ale wiadomo, że najpierw musimy zaaranżować terrarium. Tutaj, słuchajcie, jest taka standardowa kosteczka o wymiarach 30×30, jeśli chodzi o podstawę, a na wysokość to jest 20. Ona jest zamykana w ten sposób, więc tutaj to już w ogóle totalnie się nie martwię, że skolopendra na przykład sobie w jakiś sposób otworzy gilotynkę czy coś, bo jest zameczek. No i słuchajcie, ja tutaj przygotowałem ogólnie dwie mieszanki podłoże. Tutaj jest po prostu włókno kokosowe razem ze ścinkami kokosowymi, a tutaj jest piach, inny piach, glina, trochę torfu i jeszcze jakieś ścinki forest florowe, więc po prostu zrobimy ten miksik i go uklepiemy tutaj, tylko że jak widzicie, braplast jest nawet wyższy chyba niż nasze terrarium, a tutaj mamy taką szparkę. Musimy zrobić tak, słuchajcie, teraz standardowo sobie tutaj mocno zapylę i zabrudzę wszystko, co jest dookoła. Dobra, czyli tutaj mamy teraz torf ze ścinkami, a teraz mój miks podłoża. On jest dużo cięższy, bo ma dużo piachu w sobie. No trochę zapyliliśmy rewir. Dobra, kładę, słuchajcie, teraz to terrarium. Ło! A to panie, żeś poleciał z podłożem i to na grubo widzę. Zobaczcie, jest bardzo suche, wyjałowione, bo to już kiedyś się przygotowywałem. No ale dobra, zobaczmy, ile będziemy w stanie w ogóle to podłoże ugnieść. Ok, pierwszy etap za nami. Teraz od razu nawodnimy sobie to podłoże. Podłoże mamy już całkiem fajnie wilgotne, w związku z tym ja tutaj pomyślałem, że troszkę tego podłoża odgarnę i tutaj wsadzimy od razu już taki fajny kawałek kory i w zasadzie ten kawałek kory to mógłby w ogóle, wiecie, być taki no praktycznie nawet totalnie zakopany, żeby skolopendra ewidentnie czuła, że weszła pod coś, co jest pod ziemią. Wygląda to fajnie, tylko że słuchajcie, bo dałem tyle ziemi, że mi się nie zmieszczą elementy wystroju takie zwykłe, bo na przykład tu jest piękna tuba. Patrzcie w ogóle, rozstrojona. Ona co prawda ma jeszcze tam w środku resztki drzewa, natomiast jest tak ładna i chciałem ją tak położyć po prostu pionowo, ale chciałem ją położyć pionowo z tyłu, a z tyłu jest tyle podłoża, że nie wiem, jak to wyjdzie. No ale pokombinujmy. No i zobaczcie, wcisnąłem tam tubę z tyłu, fajnie to wygląda i trochę się głowię, czy dociskamy tu jeszcze coś, czy z drugiej strony olewamy, bo przecież skolopendra tu ma fajną kryjówkę. W sumie możemy to rozwalić. O, będzie mniejsze. I myślę, że to jest odpowiedni róg, żeby umieścić ten korek, nie? Patrzcie, dociskam,
przysypuję na nowo ziemią. O, no i słuchajcie, w tej konfiguracji skolopendra będzie naprawdę zadowolona z domku. Myślę, że przyszła pora, by wsadzić trochę zielonego do terrarium. Natomiast zauważyłem, że tutaj z tyłu to ten torf pod wierzchnią warstwą jest rzeczywiście cały czas suchy, więc dowalimy tutaj jeszcze tej wody. Ja tu wcisnę po prostu trochę tak mchu, wiecie. No i ten róg od razu wygląda przyjemniej, więc myślę, że analogicznie tutaj też wrzucimy ten mech. No i zobaczcie tylko, zieleniej, fajnie. Dobra, teraz co z dołem? Na pewno tutaj trochę porostów jeszcze nie zaszkodzi. Zobaczcie, że mam identyczny porost jak ten, który jest tutaj oryginalnie na tubie. Także możemy rozsypać w sumie te porosty tak przy wejściu, nie? Teraz trochę suchych liści bambusa. No oczywiście gaz Forest Floru zmiksowanego z Jungle Earthem. I tak naprawdę, kochani, skończyliśmy terrarium. Powiem wam, że wygląda kozacko. Jest strasznie niskie, ale wygląda pięknie. No i dobra. Przyszedł moment na porównanie dwóch bestii. Tu nowa, tutaj standardowo stara. Ona, słuchajcie, jest w identycznym terrarium na podstawie, 30x30, natomiast jest trochę wyższe w porównaniu do tego, no ale w przypadku skolopendr to małe znaczenie ma. No i dobra, sprawdźmy, gdzie ten diabeł siedzi. Ja tutaj widzę, świerszcze jeszcze biegają, bo wczoraj był dzień karmienia. No dobra, znalazłem jej tył, widzicie? Pozwólcie, że ja tylko tutaj awaryjnie szybę sobie dla bezpieczeństwa tak zostawię, bo ja znam moją skolopendrę i wiem, jak ona się zachowuje, kiedy się ją wygoni z podziemi, czy też właśnie spod korzenia. Wyciągnijmy je po prostu, te korki, tak na chwilę. Czy jesteście gotowi, żeby przypomnieć sobie, jak wygląda moja subspini pes? No to lecimy. Proszę bardzo. O kurde. Widzicie? Nie wiem, czy mi się tak uda wam pokazać ze skolopendrą w ruchu. Co widzimy? Ewidentnie czerwone czułki. Odnóża takie, bym powiedział, bardziej żółte. Może trochę pomarańczowe, o, ale mają jeszcze zabarwione końcówki na czerwono. No i to jest bydle, słuchajcie, no dużo większe. Myślę, że ona ma z 5 cm na pewno jest dłuższa od tamtej. No ale jedno i drugie to subspini pes, jedno i drugie potrafi osiągnąć naprawdę niebywałą wielkość. Ja nigdy nie zapomnę, słuchajcie, jak przejeżdżaliśmy w Tajlandii na skuterach i właśnie, ups, i właśnie... Możesz, fuck. Czekaj, dziewczyno, bo spadniesz. Dobra, właśnie tutaj. No, nigdy nie zapomnę, jak jechaliśmy w Tajlandii na skuterach i się zatrzymaliśmy, bo słuchajcie, ja wam teraz nie będę przesadzał, ale znaleźliśmy gdzieś, większa była niż terrarium, ponad 30-centymetrową rozjechaną skolopendrę właśnie przez kogoś. No i wyobraźcie sobie, że ta skolopendra była dwa razy, że tak powiem, bardziej tłusta od mojej subspini pes, więc... No dobra, dobra, już, no już, już, wracaj. No dobra, wiemy, jak wygląda ta, słuchajcie. To było istotne, bo bardzo chciałem porównać. Ja jej tutaj odłożę, jej ulubione kryjówki. No i okej, w takim razie tej dziękujemy. Tutaj ona siedzi w tymczasowym braplaście i w ogóle wymyśliłem, że użyję takiej miseczki pustej, zwykłej. I ona sobie siedziała po prostu, słuchajcie, w rancie w misce tutaj. Tylko, że z drugiej strony, więc w sumie to jest spoko opcja. No ale to wciąż miseczka, a nie jakiś ładny element wystroju. Dobra, pokaż się. Ło. O kurde, ta jest, słuchajcie, no naprawdę odnóża mega pomarańczowe względem tamtej. Ups, nie na biurko, nie na biurko. Kurde, pobiegła na biurko. No dobra, to jak już się tak wydarzyło, to szybka wizja na skolopendrę bez podłoża. Ależ ma niesamowicie pomarańczowe te odnóże. Jak ją zobaczyłem, słuchajcie, to się prawie posiekałem ze szczęścia. Dobra, dajemy ją, bo widzę, że się stresuje, no bo skolopendry, słuchajcie, nie wspinają się po powierzchniach płaskich. Takich pionowych, śliskich, więc no tutaj ona po prostu teraz jest totalnie zdezorientowana, bo chce uciec, a po prostu nie ma jak. No, dawaj. Jesteś totalnie zdezorientowana, to czuć. O, pięknie weszła. O, jak ona tam wygląda. Nie, ej, no co jest dzień biegających skolopendr, słuchajcie, dzisiaj. One są spoko, bo jak już stanie na pensecie, to się trzyma, no nie? Tylko, że dodatkowo jest naprawdę bardzo szybka. No nie, no bez jaj. A to idź, że się ukryj już. O, piękna. Tylko zobaczcie, jak ona się tutaj prezentuje. Wow. Mega fajny pomarańczowy, nie ukrywam. Jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Czyli teraz mam dwie skolopendry subspini pes i jedną, no chyba cingulatę z Tunezji, nie? Tak mi się wydaje. No zobaczcie, jak się wciska. Idzie, moi drodzy. O, idzie bydle, tylko że tutaj musimy zamknąć
szybę chociaż na chwilę. Stworzenie jest naprawdę majestatyczne. Uwielbiam skolopendry. Nie no, dla mnie to jest po prostu perfekcyjna maszyna do zabijania świerszczy. I to nie można tutaj polemizować z tym faktem. No tak, teraz będzie sprint. Aż tutaj. No i w tym miejscu wychodzimy z terrarium. Nie. No dobrze, kochani. Na dzisiaj kończymy ten film. Mam nadzieję, że było fajnie. Dajcie znać, co myślicie o moim nowym nabytku oraz co myślicie o wystroju terrarium dla tej skolopendry. Ja wam powiem szczerze, że mega lubię terraria, w których właśnie leci taki nierówny poziom podłoża, no nie? Od dołu do góry. No bo naprawdę wygląda to dość przestrzennie. No i tak naprawdę tyle. Ja tylko ze swojej strony chciałbym wam przypomnieć o fakcie, iż jestem właśnie w Tajlandii i nagrywam specjal. No i bardziej niż pewnym jest fakt, że wrzucam dużo fajnych story z ciekawymi, egzotycznymi zwierzętami, więc jeśli ktoś z was jeszcze nie dotarł na mój Instagram Ptaszniki Zająca, no to polecam, bo po prostu można fajne zwierzaczki podejrzeć w naturalnym środowisku i to na bieżąco, a nie trzeba czekać na specjal. W związku z tym, kochani, jak się umawiamy? Łapeczka w górę, jak film był fajny, no i subskrypcja, żeby być na bieżąco. Ja więcej do szczęścia od was nie potrzebuję, także z góry wielkie dzięki dla wszystkich osób, które kliknęły jedno i drugie, a ja w takim razie łapię skolopendrę, słuchajcie, ewidentnie, muszę ją złapać, bo ucieknie, a z wami się żegnam. Dobra, lecę, trzymajcie się, hej!